Cześć wszystkim, znowu pan 7, przeciąg, o, chciałem powiedzieć o mojej świątyni złych żywiołów. Dobra, tu jest kapitan, już byliśmy u niego, to jest chyba ojciec Elmo. Krawiec powiedział mi, że jesteś kapitanem. Czy to... Tak, ale to prawdzie jestem tylko starym farmerem, dziś wypełniam głównie polecenie Rufusa. Czy to dlatego nie pozwalasz wstąpić mu do... szeregi straży? W sprawie Jenretta to ja podjąłem decyzję. Potrzebuję ludzi, którzy potrafią zabić orka, a nie zacerować mu o nuce. Iner to miły gość, ale dla tej roboty w ogóle się nie nadaje. Nasz kapłan zwrócił się do swojego boga, a ten orzekł, że jego wolą jest, by Jenret wstąpił do straży. Powiedz, opowiadasz? Co dokładnie powiedział ten bóg? Stanie się coś straszliwego? Nie wiem dokładnie, ale jeżeli Inret nie dołączy do straży, czekają was ciężkie czasy. Nie jestem zachwycony, ale z bogami nigdy nic nie wiadomo. Pozwól Inretowi pozwolę mu dołączyć do straży. Nie go strzeże ten twój bóg. Jesteś bardzo uprzejmy. Masz coś na wymianę? Nie. Dobra. Natychmiast. Jest jeszcze jeden quest, który po drodze zauważyłem. Jak szukałem tego domostwa. Zajrzyjmy tak tutaj. Jest. Tak, ta pani. Już z nią gadaliśmy. Wasza stodoła jest wypełniona po strzechę. Chyba przyda się wam nowa. Nowa stodoła dla nas byłoby cudownie, ale nie jesteśmy aż tak bogaci. Obawiam się, że nie możemy sobie pozwolić na taki wydatek. Musimy się jakoś dzielić. Nie ma jakiegoś sposobu, żeby przekonać Filkena? Skoro już o tym mówimy, mam pewien pomysł. Wdowa Matylda wydaje się być zainteresowana Filkenem. Ona wręcz uwielbia jego dzieci, tylko że Filken twierdzi, że jego żałoba po stracie żony jeszcze się nie skończyła. Biedactwo umarło nieco ponad rok temu. A jaki związek ma się do tego? Ma się do waszego problemu? Gdyby udało się przekonać Filkena, że wystarczająco długo opłakiwał swoją żonę, jestem pewien, że Matylda wyniosłaby mu w posagu pieniądze na budowę nowej stodoły. Niestety tutejszy cieśla Rick jest zbyt zajęty, by ją wybudować. Możesz z nim porozmawiać? Nie ma sprawy z Rickiem. Porozmawiam z Rickiem o stodole. Dobra. Robię tylko to, co do mnie należy. Słyszałeś jakieś plotki? Nie. Nie będę płacił za plotki. Jak rozkażesz. Dobra, a możemy z tym Filkenem jeszcze raz pogadać właściwie? Co on myśli o tym pomyśle? I o Matyldzie? Jak rozkażesz. No to jest on, tak? Przychodzę w interesach. Nie, to chyba tak nie zadziała. Zaczekaj, udało mi się przekonać cieśla, żeby wybudował dla ciebie stodołę. Nie mam czasu, żeby myśleć o nowej stodole i nie zamierzam pomagać mojemu bratu. Mam teraz ważniejsze sprawy. Powinieneś się wreszcie ruszyć z domu. Nie ma mowy, mam mnóstwo rzeczy na głowie do zrobienia. Uważam, że się przepracowujesz. Nie. Dobra. Dostaliśmy zadanie. Strzała Amora. Ale na razie nie chcę mi się tym myśleć. Dobra. Tak jest? Jest jakiś sposób, żeby ich przekonać, ale... mam dosyć tych... wiejskowych zabaw. Dobra. Zapiszmy grę i bierzmy się do prawdziwej roboty, czyli do fortecy. Możemy też pójść, w Gajudeklowym już byliśmy, możemy też pójść na pola Miridy, ale w sumie nie wiem, co tam się znajduje. Wiem, że to, co nas interesuje, znajduje się w twierdzy. Jesteśmy atakowani. Ciekawe. Dobra. Lavos, odsuń się. Tak jest. Spróbuj strzelić do tego wilka. Ładnie. Ładny strzał.
Dobra, teraz ty, druidzie. Mam jeszcze hobgoblina. Dobra. Generalnie nie chcę marnować żadnych zaklęć. Tak, mamy zwierzęcego towarzysza. Dobrze. Ale nie podczas walki. Właśnie, muszę go przywołać później. Ciekawe, bo łowca też powinien mieć towarzysza, ale nie wiem czemu nie ma takiej opcji. Dobra, zobaczmy jak bardzo sobie masz dobrą siłę, to powinieneś sobie dać radę z ciosem. Czy to swoją włócznią? Masz sejmitar plus jeden? Skąd ty masz sejmitar plus jeden? Nie zauważyłem. Dobra, nie zmienimy teraz broni, bo to by nam skasowało chyba możliwość ataku. Dobra, pudło. Tu nie wygląda najlepiej ta sytuacja. Tu masz tylko krótki miecz. Weź go. Nie miałeś się nigdzie ruszać. To jakiś błąd był, że się ruszyłeś, ale dobra. Ty... Nie wiem, kim się zająć jako pierwszym. Zajmij się tym hobgoblinem. Ładnie. Elmo. Wilk ma plus 5 do ataku. A hobgoblin ma plus 0. Wilki są chyba groźniejsze. Ciepnijmy wilka. Dobra. To powinno wejść mu... A, nie zabił go. Dobra, myślałem, że powinno mu wejść rozpłatanie. Dobra, ty go dobijesz. Ty natomiast... Możesz wziąć rapier. Próbować walczyć w ten sposób. Tak jest. Cios krytyczny. Ładnie, dobra. Ty, Lavos, już się na razie nie przydasz. Nie chcemy marnować twoich czarów. Ty natomiast... weź ten sejmitar. Tam widzieliśmy... To nie zmarnuje możliwości do ataku, więc atakuj tego hobgoblina. Anti. 10 plus 4. Okej, 10 to nie był zły rzut, ale mimo wszystko spudłowałeś. Dobra, tutaj wszyscy są w zwarciu. Na razie przemieść się tutaj. Spróbujemy kogoś oflankować w następnej turze. Dobra, Soul oberwał trochę. Ale niezbyt mocno. Dobra, tak, wilk. Zajmijmy się wilkiem. Natychmiast. Ty... Dobra. Wykonaj tak, taktyczne poruszanie się, krok pięciostopowy. Tutaj. Dobra. Krok pięciostopowy nie powoduje, nie prowokuje ataków okazyjnych. Jest akcją darmową, więc możesz teraz zaatakować wilka. Jeżeli go powalisz, to ci wejdzie rozpłatanie. Dobra. Nie powaliłeś go. Przykro. Dobra. Spróbujmy się przemieścić jak najbliżej i zaatakować go z flanki. KP16 to nie była tak z flanki, ale trudno. Dobra. Ty się odsuń. Nie, bo to sprowokuje atak. Dobra, to atakuj po prostu. 4 punkty życia. Lavos, nic nie rób. Ty, ciachnij go. Czekam na więcej. Dobra, możemy w końcu zdjąć tego wilka? Dziękuję. Dobra, hobgoblin blisko śmierci. Dobra. Dobra, chyba nie byłeś w zasięgu na rozpłatanie, przykro mi. Dobra, tutaj też spróbujmy tak samo zrobić. Krok pięciostopowy. Oczywiście. Powinieneś teraz zadać mu ataku kratkowy.
Świetnie. Dobra. Tylko ty troszkę oberwałeś. Nie jest to na tyle, żeby cię leczyć. Oczywiście. Dobra, hobgobliny. Miały trochę życie. O, długi miecz może się przydać na coś. Małostalowa tarcza, też ją weźmy. Dobra, długi miecz. Przyda się mu go. Na wypadki, kiedy będzie musiał walczyć wręcz. Co jeszcze chciałem zrobić? Chyba niewiele więcej. Dobra, weźmy z powrotem nasz zestaw dystansowy. No i dobra. Elmo już się z nami obłowił. Dobra, to wszystko? Ty jeszcze pewnie masz kasę. Weźmy mieczek. Musi pewnie być coś warty. Dobra. Oczywiście! 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 Dlaczego nie możesz go zbadać? Żeby nic nie mieli? Dobra. 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 Pewnie nic nie mają. Dobra! 130 punktów życia, znaczy 130 punktów doświadczenia, więcej niż za nie jeden quest Hamlet, a zdecydowanie szybciej. Dobra, idziemy dalej. A właśnie, miałem przywołać twojego zwierzęcego towarzysza. Dobra, co chcemy? Wilka, szakala, psa bojowego, monstrualnego szczura. Wilk brzmi dobrze. Spoko. A, jeszcze chcemy go nazywać. Momencik. Zobaczę, kto tu jeszcze ostatnio komentował. Bo chyba ktoś jeszcze jakieś komentarze ostatnio dodawał i go nie ma w drużynie. Bla. Jest parę takich osób. Okej. O, Nathan. Pod drugim odcinkiem napisał coś, komentarz. Witamy w drużynie. Ciekawe, jak długo przeżyjesz. A, jesteśmy atakowani przez gigantyczne ropuchy, które w dodatku morszały się pierwsze. Dobra. Moment, pytanie, czy nie możemy zmieniać szyku teraz? Druidzie. Będziemy próbować ją flankować. Skoro jak sobie życzysz. Tej turze nie będziesz w stanie, po prostu ustaw się tutaj. Natychmiast. Jest chyba jeszcze też tutaj druga żaba, która za chwilę podejdzie. Ty też ustaw się na pozycji do flankowania. Oczywiście. W następnej turze. Mugo. Z boską wolą. Czy możesz do niej strzelić? Raczej nie, bo to się chyba będzie liczyć, że jest już w zwarciu. Okej, nie wiedziałem, że ta żaba z tej strony będzie iść. To niemiło. Dobra. Kara za strzelanie w walce wręcz minus 4. Ale one mają bardzo małe KP, więc mimo tego trafiłeś. Okej. Musimy na to przemyśleć. Dobra, Lavos. Czy chcemy to coś usypiać? Chyba nie.
raczej uśpienie chcemy trzymać na bardziej AOE sytuację. Dobra. Strzelaj do niej. Wilczku, wilczku, wilczku. 8 plus 4, no prawie, prawie ją zadźgałeś. Było blisko. Dobra, Elmo, dobij. Dobra. Ty natomiast... Jak rozkazać? Możesz podejść tutaj. Tak jest! Jak rozkażesz? Dobra. Ty... Zachowaj strzał. Ty możesz ją tutaj odflankować. Dobrze. Pudło. Celoflankowany. A, jedynkę wyrzuciłeś. Brawo, Anti, brawo. Dobra, Fe. Urnok. Walczysz o swoje życie. Przy okazji używasz tego magicznego miecza plus jeden. Tak, to postaraj się. Właśnie, czy ty masz finezję w walce? Uniki, ulepszona inicjatywa, używanie mocne. Nie masz finezji w walce, przydałaby ci się. Oczywiście. O, jest jeszcze trzecia żaba. Szczęście, wszystkie żaby pudłują ostatnio. Dobra, Mugo. Do kogo chcemy lepiej strzelać? Spróbuj do niej. Do usług. Okej, okay, Mugo nie trafił. KP 17. A to miała 13. Nie wiem, dlaczego w tamtą trafiliśmy, a w tą nie. Okej, okay, może z boku strzelaliśmy, nie pamiętam. Olbrzymia żaba nie trafia w full knock. Nie wiem, co tam się więcej wydarzyło, ale... Dobrze, że nie trafiła. Dobra, Lavos. Podejdź tutaj, może je oflankujemy. Wilczek bierze się do walki. Uuuuhu, ile tych żab tu jest! Dobra, fajnie. Lavos, będziesz potrzebował szybkiej ewakuacji. Elmo, postaraj się ocalić Lavosa. Dobra, ty... Soul... To jest dobra sytuacja na szał? Nie jest dobra sytuacja na szał, po prostu już zadźgaj. Ładnie. Ciebie, jakie ty masz obrażenia? 1 do 8 plus 8 premia za siłę. Czy wyrzuciłeś 8 łącznie? Nie, wyrzuciłeś 6. Nie. Czekaj, 6. Nie, 8 wyrzuciłeś. Okej, dobra. Dobra. Light, light, light. Jesteś w stanie do niej strzelić? Natychmiast. Nie. AP 13. No i teraz jest znowu 13. Nie wiem dlaczego. Prawie trafiłeś. Dobra, kim teraz mówimy? O tobie. Dobra. Jak sobie życzysz? Staraj się. Okej, okay, niezły cios. Dobra, też oczywiście. Atakuj ją. 6 PW. Dobra, unieruchomiła Sola. Fajnie. Przynajmniej nie zadała mu obrażeń. Co do Mugo. Możesz podejść tutaj. Dobrze. I spróbować do niej strzelić. No, trafiłeś. Cel bezradny. Okej, okay, chyba jak ona próbuje kogoś złapać, to jest bezradna. Okej. Okay. 3 punkty obrażeń. Tut strzał z bliska. 3 łącznie. A, wyrzuciłeś 2. Mugo, postaraj się lepiej. Dobra, Lavos, ty masz przedzieranie. Staraj się uciec jej. To lepsze niż bycie pożartym żywcem.
Zobaczmy. Jak sobie życzysz. Niepowodzenie. Okej, okay, dobra. Gdzie ktoś cię musiał uleczyć? Lavos ma pecha do żab. Chyba powinienem nie dalej uciec. Dobra, Elmo. Dobra, ty jesteś unieruchomiony. Czy co możesz zrobić z tym? Za mało czasu. Wyzwolenie? Tak jest. Dobra, niepowodzenie. ST20, wyrzuciłeś 10. Czy możesz drugie wyzwolenie zrobić? Nie. Możesz się poruszyć? Możesz. Z jakiegoś powodu, dobra. Dobra, jeżeli tak, jeżeli go teraz nie wyzwolimy do następnej tury, zostanie pożarty żywcem. I potem będzie konsumowany przez turę. Co turę. Dobra. Natychmiast. Light. Lubię otworzyć ogień. Nie udało się. Dobra, jesteś w stanie ją odflankować. Tak jest. Dobra. Lavos miał małego pecha z żabą. Dobra, nic czego byśmy nie mogli naprawić prostym czarem. Bo powinienem zapamiętać więcej czarów leczniczych, wygląda na to. Jak sobie życzysz. Dobra. Dostaliśmy 120 punktów doświadczenia. Właśnie, czy... Samo, psa możemy ustawić w szyku. Okej. Okay. Niech pójdzie z przodu. Co z naszym doświadczeniem? Jesteśmy bardzo blisko trzeciego poziomu. Trzeci poziom da nam sporo nowych zaklęć. Więc taka będzie moja taktyka na zwiększenie naszej leczalności. Dobra, pozwiedzajmy jeszcze tutaj okolice. Miejmy się, że już żadna żaba się na nas nie czai. O żabie mowa. Ciepnęła nam wilka za 7 życia. Dobra, tak. Oczywiście. Staraj się ją oflankować. Bez powodowania ataku. Możesz wykonać też darmowy ten ruch. Poruszanie się. Nie, bo już się ruszyłeś. Jakoś tak. Dobra. Oczywiście. Pudło. Ty. Oczywiście. Po prostu ją zaatakuj. Jak sobie życzysz. Dobra, wiecie co? Chyba czeka nas niedługo walka. Poza tym mamy dwie muzyki muzyki barda, więc po prostu użyjmy tego. Tak jest. Odsuń się. Bramu go. Z boską wolą. No ile ci się to uda? Nie uda ci się. No cóż. Dobra, Lavos też nie chcemy marnować na tą jedną żabę czarów. Elmo, do dzieła. Dobra. Dobra, tyle. Wilczek trochę oberwał. Nie wiem, czy go nam to trochę przeszkadza, że oberwał. Dobra, leczenie z tego co rozumiem chyba nic mu nie da. Czyli po prostu weźmiemy leczenie. Oczywiście. Tak, nadal masz 7 obrażeń. Dobra, zobaczymy co się stanie jak wilk zdechnie. Z tego co rozumiem to chyba nic wielkiego.
Zamierzam marnować na jego czaru leczniczego, przynajmniej jednego z naszych dwóch. No i mamy tą fortecę. No i dobrze, pamiętam, że od razu będziemy atakowani. Dobra, tam jest od razu jeden zabójca. Dopóki możemy, strzelajmy do nich ze zwykłej broni. Potem to będzie zwarcie już niemożliwe. A, Wilczek poleciał. Wilczek chyba nie ma zbytnio, jak to się mówi, instynktu przetrwania. Dobra, Lavos, dlaczego nie trafiłeś? 10. Okej, po prostu masz słabego cela. Dobra, czy jest tu coś? Chcemy to zrobić. Dobra, podejść tutaj maksymalnie. Oczywiście. W następnej turze się zajmiesz tamtym gościem. Ty natomiast... dobrze by było wiedzieć, kto się będzie następny zajmował, ale chyba... Ty się jeszcze zdążysz ruszyć. Jeszcze jakiś zabójca chyba, którego nie widzę. Tak, może jest gdzieś tutaj, nie wiem, nie widać go. Dobra, co chcemy zrobić? Możemy spróbować tego ściągnąć. Albo możemy coś rzucić. Oszołomienie? Nie, ty nie masz zaklęć. Dobra. Spróbujmy jego może zabić? Nie. Spróbujmy do niego strzelić. Ładnie. O, tutaj był jakiś gość, nie zauważyłem go. Dobra, Elmo. Kto się jeszcze będzie ruszał? Ten gość będzie się ruszał i ten gość będzie się ruszał. Podejdź tutaj. Osłonisz naszego pieska. Dobra. Przy okazji możesz użyć, nie wiem, walka w defensywie. Pełna obrona to chyba nie, bo to chyba pełna obrona, tak, to zajmuje akcję, ale walka w defensywie. Dobra. Ty, nasz mistrzu łucznictwa, zdejmij tego gościa. Z boską wolą. Ładny. Dobra, zabójca nie trafia. KP22, ładnie. Teraz ty. Ty jako barbarzyńca powinieneś mieć zwiększony ruch. Właśnie, czy możemy go zaszarżować? Ofensywne, szarża. Natychmiast! On jest za daleko. On jest już w zwarciu. O, tego możemy zaszarżować. Dobra. Bierz, Sol, chwytaj swoją dzidę i szarżuj. Nie była zbyt skuteczna szarża. Już wyrzuciłeś 3. Miałeś plus 2 bonusu za szarżę i nie wykorzystałeś tego, bo chciałeś wyrzucić 3. Jestem zawiedziony. Dobra. Co ponadto? I drugi idzie. Możesz rzucać czary. Ale chyba nie masz takiej potrzeby. Postaraj się po prostu podejść tutaj. Dobra, tamci zginęli. Ci dwaj nie wyglądają na zbytnie zagrożenie. Nie wiem, czy chcę marnować na nich uśpienie. Dobrze. Możemy oszołomić jednego z nich, co? Oczywiście. Natychmiast. Nie możemy z jakiejś przyczyny. Nie wiem czemu. Coś innego możemy zrobić? Promień lodu? Nie. Za mało czasu. Tak jest. Chyba ty musisz przeładować, co?
Pełna obrona, gdzie to jest? Gdzie jest przeładowanie? Tutaj. Ruszam! Dobra, Wilczek rusza do ataku. Ty... Krok pięciostopowy. Oczywiście! Czy to da ci premię do flankowania? Nie wiem. Nie dało, ale i tak trafiłeś. Dobra, ja teraz, nie ja, tylko Light. Przyzwyczaiłem się, że ja tu gram bardem. Ty możesz już łamić kogoś? Nie, bo nie masz zaklęć. Dobrze. Już tutaj do nich strzelić. Ta, ale to pewnie nic nie da. O, dało! Ładny strzał. Super. Dobra, Elmo, już nie musisz robić walki bronnej. Co możesz jeszcze zrobić? Atak podcinający. Nigdy nic takiego nie robiliśmy, ale spróbuj. Dobra. Sam siebie podciąłeś. Fajnie. Brawo, Elmo. Dobra. Dobra. Mugo. Dobra, tego gościa... A ten już nie żyje. Dobrze. Spróbuj do niego strzelić. Natychmiast. A, tutaj jeszcze jakiś gość wyskoczył. Nie zauważyłem. Z jakiegoś powodu nie załapał się na tamtą walkę, tylko teraz wyskoczył. Jak Filip z konopi. Oczywiście. Dobra. Spróbuj go ciachnąć. Ładnie. Ciachnięcie z półobrotu. Jeszcze jeden? Ile ich tu jest? Dobra, otworzyć ogień wszyscy. Elmo. Raczej do niego nie dobiegniesz, to podejdź na tyle. Wilczek zaszarżuje. Unrock, czy możesz go zaszarżować? Oczywiście! Możesz. Oczywiście. Super. Ładnie, to już wszyscy? Wszyscy. Ekstra. Dobra, pozbierajmy łupy. Dobra. Ale może nie tobą. Tak jest! O, kusza. Lekka kusza może się przydać Funrockowi. A to skórzany hełm, maczuga, to są niepotrzebne rzeczy. Natychmiast! A kasa. Zardzewiały długi miecz, zbroja skórzana. Tak jest! Co to było? Przybornik złodzieja. Okej, nie wiem do czego, jak tego właściwie Rusza. Używać. Dobrze. Domyślam się, że tak, że pomaga wykonywać złodziejskie akcje, jak ale rozkażesz? Nie wiem jak tego używać. Czy to możemy wszystko dać Funrockowi, żeby przestał różne śmieci inne podnosić? Chyba możemy. Natychmiast! Dobra. Zostałych rzeczy za bardzo nie potrzebuję. Jak rozkażesz. Dobra, Funrock. Lekka kusza może się jeszcze przydać komuś, może? Może Elmo dajmy na wszelki wypadek? Jest chyba za daleko. Tak jest! Dobra, tak i ty jest. Chyba jeszcze miałeś... Jak rozkażesz. Dobra. No tak. Bierzcie się wszyscy.
Czy chcę się leczyć? Wilczek jeszcze przeżył. Fajnie. Ty, może jednak się ulecz. Da się Light? Zrobić. Tego już nie potrzebujemy. I jeszcze, co miałem zrobić? Tobie powinno wystarczyć tyle amunicji. Tak, Elmo dajmy na wszelki wypadek kuszę. I trochę amunicji. Na wszelki wypadek. Dobra, zapiszmy szybko. I zejdźmy tutaj niżej. Z tego co pamiętam, tutaj od razu będzie jakaś walka na wejściu. Dobrze. Tam, szczury. Dobra, one się tak będą panoszyć, ale mi się to nie podoba. Dobra. Dobra. I one tutaj będą chyba jeszcze wychodzić z tych... z tych zakamarków, z tego co pamiętam. Zobaczymy. Dobra, na razie ognia. Pudło, lawos, no... 12. Tak wygląda strzelanie lawosem. Dobra, mógł go. Ty możesz go uszczelić. Powiedziałbym, że ładnie, gdyby go zabiło, ale tak to mniej. Ty możesz go zabić? Oczywiście! Oczywiście! Mi się podoba. Anti, dobij jego. Sol może zająć się nim. To nie było mnie. Dobra. Elmo tutaj. Dobra. Tak, i one będą wychodzić kolejne. Dobrze. Tutaj będą nas od razu atakować. Dobra. Więc troszkę nam to może zająć czasu. A przynajmniej coś dostaniemy expów. Oczywiście. Dobra. Mamy tutaj troszkę opcji do eksploracji. Jesteśmy bardzo blisko kolejnego poziomu doświadczenia. I tak, z grubsza jesteśmy w stanie dalej kontynuować. Chociaż odwaga nam się skończyła, trzeba będzie ją zaśpiewać ponownie. No nie wiem, zobaczymy jeszcze tutaj. Po najbliższej walce pewnie będziemy musieli jakoś odpocząć. Jakoś znajdziemy jakieś miejsce do odpoczynku. Dobra, ale w końcu bierzemy się za właściwe poszukiwanie przygód, co będziemy kontynuować w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.